Ureka. Nabuchodonozor II. Imię tego babilońskiego króla, choć tak trudne, proszę Państwa, do wymówienia, jest powszechnie znane a to za sprawą pasusów Biblii, który opowiadał o niewoli, w jaką popadli Judejczycy po zniszczeniu Jerozolimy przez owego władcę na początku VI wieku przed naszą erą. Jak ten przekaz Starego Testamentu ma się do historycznej rzeczywistości? To już właśnie wyjaśni nasz gość, Łukasz Klima, doktorant na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. To może zaczniemy od pierwszego dementii. Termin niewola babilońska nie oddaje w pełni prawdy, bo ci deportowani Żydzi wcale nie byli w Babilonie traktowani jako niewolnicy. O nie, to rzeczywiście nie jest prawda. Oni zostali deportowani, przesiedleni przymusowo, osiedleni w miejscu wyznaczonym przez Babilończyków, natomiast bynajmniej nie, nie mieli statusu prawnego niewolników, byli wolnymi ludźmi. Mamy dokumenty prawne, administracyjne, gospodarcze, które ukazują nam ich życie w Babilonie. Okazuje się, że prowadzili swoje biznesy, zawierali małżeństwa. Tak, że Zajmowali żyli dość... wysokie stanowiska nawet. Tak, to prawda. że to, przecież to, 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 to się odbija po tym zresztą w Biblii samej. Trzeba też pamiętać o tym, że Nabuchodonosor nie przesiedlił całego narodu. Przyszedli głównie elity, elity państwowe i rzemieślników, czyli takich ludzi ze szczególnymi umiejętnościami, których można było po prostu brutalnie mówiąc wykorzystać. Żeby dopełnić już tę historię niewoli babilońskiej, biorę to w cudzysłów, to powiedzmy, że po 50 latach, kiedy Persowie zdobyli Babilon, pozwolili Judejczykom powrócić do Jerozolimy, powrócić do swoich domów i chyba nie wszyscy nawet się na to zdecydowali. Nie, absolutnie, rzeczywiście część z nich uznała, że tak naprawdę nie opłaca się wracać. Ta diaspora babilońska rosła siłę i rozwijała się, także jeszcze w okresie późnego antyku, w czasach kiedy sama Judea znajdowała się już później pod rządami Cesarstwa Rzymskiego, natomiast Babilonia nadal była prowincją perską. Mamy do czynienia z tym, że diaspora babilońska jest na tyle żywotna, na tyle istotna, że to właśnie tam tworzy się żydowski Talmud, bardzo przecież istotny element kultury żydowskiej po dzień dzisiejszy. To w takim razie wracamy do tego roku 586 albo 587, bo chyba to jest ta tu są problemy... dokładna data pro... tak, tak, tak. Są problemy przesiedlenia z nieprzy... Żydów. Tak, są problemy z nieprzekładalnością naszego kalendarza na kalendarz babiloński, dlatego nie mamy do końca pewności, czy to był siódmy czy szósty rok, ale też trzeba powiedzieć, że zgodnie z tym, co zresztą sama Biblia wspomina, tak naprawdę te przesiedlenia odbywały się w trzech etapach. Najpierw w roku 597, kiedy Babilończycy i Pozor pierwszy raz najechali na Jerozolimę, potem rzeczywiście 586 rok, kiedy została zniszczona świątynia jerozolimska. No i potem jeszcze w 582 roku Babilończycy przesiedlili pewne, jeżeli tak można określić, niedobitki, które jeszcze ośmielały się stawiać opór mhm. po tych wszystkich wcześniejszych wydarzeniach. Co mogło zaskoczyć Judejczyków, którzy przybyli do Babilonu? To jest dobre pytanie. Pewnie to zależy od, też od perspektywy dla prawowiernego wyznawcy judaizmu, który był wierny swojemu Bogu. No to pewnie Babilon musiał wydawać się, tak jak to rzeczywiście widzimy na kartach Biblii w tyradach prorockich, no, siedzibą grzechu i zgorszenia. Było to miasto pełne świątyń pogańskich, różnych bożków. Było to miasto przepychu. Wiemy z inskrypcji Nabuchodonozora, że główną ulicę wyłożył brukowaniem kamiennym, co było w starożytnym wschodzie raczej ekstrawagancją niż normą. Wiemy, że ściany głównej świątyni, świątyni Boga Marduka były... Wyłożone drogimi kamieniami, lapis lazuli, między innymi, które było trzeba sprowadzać aż z Azji Centralnej. Także na pewno y, musiała y, to wprawiać wzdumienie, ale i przerażenie. Natomiast pewnie dla tej części Judejczyków, którzy, jak to właśnie sama Biblia to opisuje, no nie do końca przestrzegali tej y, wiary w jednego Boga, no to pewnie nie było takie bardzo egzotyczne. No ale chyba największe wrażenie zrobił na Judejczykach Zigurat Etemenanki, wznoszący się wysoko, wysoko ku niebu, który, no. Stał się tym pierwowzorem, prawda, wieży Babel opisanej w Biblii, w Starym Testamencie. No, niewątpliwie. Wiemy z niemieckich wykopalisk, które trwały na początku XX wieku, że. Podstawa z iguratu etemenanki mierzyła mniej więcej 91 na 91 metrów i szacujesz się, że mniej więcej taką musiał mieć wysokość. Także musiała być to budowla bardzo wysoka, złożona z siedmiu takich stopni, tarasów i faktycznie, tak jak Biblia mówi, służyła do tego, żeby wspiąć się ku Bogu, tylko nie z takim zamysłem, jak to jest opisane w Biblii, żeby w swojej pysze Bogu dorównać, ale żeby właśnie dotrzeć do Niego bliżej z takim aktem pobożności najzwyczajniej w świecie. No, Niemniej jednak najwyraźniej, kiedy Żydzi zobaczyli etemenanki, to od razu stało się to dla nich takim wizualnym właśnie ucieleśnieniem owej pychy babilończyków, Który, którzy, którzy rozpychali Bóg, się na tym Bliskim Wschodzie. Tak, właśnie. pokarał, prawda? Pomieszaniem języków. Pomieszaniem języków, dokładnie. Wcześniej jakoby ludzie mieli mówić tym samym językiem. To jest ciekawa historia. Rzeczywiście chyba Babilon był jednym z najlepszych miejsc na to, żeby do takiego pomysłu dojść, ponieważ no zresztą w ogóle Bliski Wschód, ale na Babilon najbardziej, to na pewno było miasto kosmopolityczne, wielojęzyczne. My widzimy z różnych dokumentów administracyjnych to, że w Babilonii Nozora przebywali przybysze z, ze wszystkich stron świata. Z Iranu, z Anatolii, czyli Azji Mniejszej, dzisiejszej Turcji, nawet z Grecji. Czyli Ale... z tych języków, które można było wówczas usłyszeć, było mnóstwo. Było mnóstwo. Ale co ciekawe, jeżeli chodzi o samo terytorium Imperium Babilońskiego, przynajmniej jego większą część, a więc Mezopotamię, tereny dzisiejszego. Iraku, czy dzisiejszej Syrii, no i właśnie Izraela, Palestyny, Jordanii, to to były obszary, gdzie mówiło się różnymi dialektami języków semickich. One się od siebie różnią, ale jednak są do siebie zbliżone. To troszeczkę tak jak polski, czeski, słowacki są podobne, ale oczywiście nie do końca się z Czechami czy Słowakami rozumiemy. I myślę, że to mogło być taką inspiracją do tego pomysłu, że kiedyś był jeden język, który potem został rozdzielony właśnie na swoje różne odmiany i to miało być zamysłem Boga właśnie. Nabuchodonozor był wielkim budowniczym To już powiedzieliśmy o wspaniałej świątyni Marduka O Ziguracie Etemenanki To jeszcze bardzo króciutko powiedzmy o takim zabytku Który no, kojarzymy emblematycznie z Babilonem O Bramie Isztar Którą zresztą możemy oglądać w Berlinie, nie tak daleko Tak, zrekonstruowaną Bramę Isztar możemy oglądać rzeczywiście w Muzeum Programuńskim w Berlinie Jest to jedna z, jeżeli dobrze pamiętam, ośmiu siedmiu albo ośmiu bram, które Babilon na posiadał w swym wewnętrznym pierścieniu murów. Każda z tych bram oprócz jednej była poświęcona jednemu z naczelnych bóstw Panteonu Babilońskiego. Ostatnia była poświęcona samemu królowi. Brama Isztar była posadowiona w północnej części miasta, w sąsiedztwie Pałacu Królewskiego. No i była jedną z takich paradnych bram, przez które przechodziły procesje religijne albo też ewentualne triumfy wojskowe, które król mógłby odbywać. Jest to piękny rzeczywiście zabytek zniesiony z cegieł glazurowanych. Na niebiesko. Na niebiesko w większości. To był akurat kolor, który starożytna technika pozwalała stosunkowo łatwo uzyskać. Natomiast e, mamy tam oczywiście w bardziej e, ciepłych kolorach, odcieniach żółci, pomarańczy, czerwieni ukazane także zwierzęta, takie jak lwy, byki, czy też stwór zwany przez babilończyków muszhuszu, to był taki rodzaj smoka. Każde z tych trzech e, stworów było takie, emblematycznym zwierzęciem jednego z ważnych babilońskich bóstw. Miasto Nabuchodonozora to Babilon wieloetniczny, bardzo bogaty, tolerancyjny podobno. No a tutaj pytanie, co my wiemy o samym władcy? Co wiemy o Nabuchodonozorze? No cóż, no był to władca rzeczywiście, który nie dziwię się, że utrwalił się tak bardzo w pamięci. Panował 42 lata, to było bardzo dużo jak na starożytność. Także można by powiedzieć, że jest takim babilońskim Ludwikiem XIV czy Sulejmanem Wspaniałym. Był bezlitosnym grabieżcą, o czym już wspominałem. Co zresztą jedno łączy się z drugim, ponieważ no, z tych grabieży pochodziły fundusze na te kolosalne projekty budowlane. Choć trzeba powiedzieć, że swoją własną babilońską ludność to ten Nabuchodonozor też mocno uciskał. Tak jak powiedziałem, był na pewno władcom z dużym rozmachem w Libanie na przykład, gdzie się też wyprawiał. Pozostawił swoje inskrypcje kute w skalę, ażeby zaznaczyć swoją obecność. Natomiast no tak naprawdę pewnie nie byłbym w stanie tutaj usatysfakcjonować naszych słuchaczy bardzo taką wnikliwą analizą, czy bardzo ubogaconą szczegółami, opowieścią na temat Nabuchodonozora, ponieważ my na temat samych poczynań, władców babilońskich tego okresu mamy dosyć niewiele, a nawet bardzo niewiele źródeł można powiedzieć. Posiłkujemy się administracyjnymi dokumentami, które pochodzą z instytucji czy od osób prywatnych, które gdzieś pośrednio ukazują nam to, jak funkcjonowało państwo w czasach panowania władcy, ale nie mamy na przykład archiwum królewskiego w przeciwieństwie do starożytnej Asyrii. I tak naprawdę to zachodzimy w głowę co się z nim stało. Ponieważ pałac jest odkopany, a archiwum nie ma. W Asyrii znaleziono przy olbrzymią bibliotekę Ashurbanipala w Niniwie. Tutaj, no nie powiem, że nic, bo mamy, bo mamy trochę dokumentów gospodarczych pokazujących życie pałacu jako małego organizmu gospodarczego, ale nie ma korespondencji dyplomatycznej na przykład. No to może jeszcze wszystko przed archeologami. No, no tak, <laughs> tylko, że, tylko że pałace są przekopane. Padały takie hipotezy, że może Persowie po podobiegu Babilonu wywieźli to wszystko do Iranu, no ale Suza też jest odkopana, stolica Dariusza, stolica perskich władców, i tam. Też tego nie znaleziono. No więc rzeczywiście jest to pewna zagadka. Mhm. No to jeszcze na koniec powiedzmy, że mamy pewien ślad na w Warszawie. Mamy pewien ślad na w Warszawie, otóż w Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego. Znajdują się fragmenty jego inskrypcji pochodzącej właśnie z wychopalisk w Babilonie. Jest to inskrypcja uszkodzona, fragmentaryczna, ale każdy, kto byłby zainteresowany tym, jak wygląda imię Dabuchodonozora i jego tytuły w oryginalnym brzmieniu i w zapisie w piśmie klinowym, no to może się tam udać, zapraszam i może podziwiać taki drobny fragment tej wspaniałości Babilonu, który na szczęście mamy w swoich zasobach. Łukasz Klima, doktorant na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Ja również serdecznie dziękuję. Państwu dziękujemy za uwagę. Katarzyna Kobylecka, do usłyszenia. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.